Podczas walnego zgromadzenia Związku Gmin Czyste Środowisko w porządku obrad znalazła się uchwała dotycząca zmiany wysokości opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. Zgodnie z proponowaną podwyżką mieszkańcy, którzy sortują odpady zamiast płacić dotychczas 7 zł, musieliby zapłacić 8 zł i 50 groszy. W przypadku odpadów niesortowanych zamiast dotychczasowej kwoty 9 zł należałoby płacić 11. Zmiana wysokości opłat zdaniem zarządu podyktowana jest sytuacją funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Jak dodałem, rok 2013-2014 jest to kwota minus 1 727 482 zł i 87 groszy, co jeśli podzielimy przez 18 miesięcy funkcjonowania, bo to jest za 18 miesięcy dane to są, więc to wychodzi blisko 100 tysięcy złotych na minus miesięcznie. Podczas walnego zgromadzenia wójt gminy Jonkowo miał sporo uwag do proponowanej uchwały. Stwierdził, że zamiast podwyższać opłatę, warto by było uszczelnić system. Są oszuści i możemy ich szukać, a jeżeli ich nie znajdziemy i nie wskażemy, to my jako uczciwie płacący mieszkańcy zapłacimy za nich. I to się dzieje w tej chwili, proszę państwa. Proponowana zmiana wysokości opłat miałaby obowiązywać od 1 lipca, jednak uchwała nie uzyskała bezwzględnej większości, dlatego po świętach wielkanocnych mają być prowadzone dalsze konsultacje w tej sprawie. Na spotkaniu podjęto uchwałę dotyczącą zakupu budynku, w którym kiedyś mieściło się CKU na ulicy Czarnieckiego w Ostródzie. Pomysł jest taki, żeby w tym budynku mieściło się nie tylko prawda, biuro związku, ale również biuro zakładu ZUOK. Powiem w ten sposób, proszę państwa, jeśli nie określilibyśmy jakichś, mogę powiedzieć, wysokich standardów, to ten obiekt nadaje się do użytkowania w bardzo szybkim czasie. Zakup budynku w większości ma zostać sfinansowany z kredytu. Zgodnie z planami związku część pomieszczeń ma być wynajmowana, co pozwoli na to, że spłata rat, jak i koszty funkcjonowania budynku zamkną się na plus ponad 2000 zł.